Siemaczko, z tej strony spokojnie, witam wszystkich na, obstawiam, jednym z ostatnich odcinków na tej edycji z Skyapa, a dlatego, że zostaliśmy w jakiś sposób pokradzeni. Nie chcę mówić wam jak, dowiedziałem się dość na ten temat sporo, ale nie chcę za bardzo ujawniać tych informacji, ale tak, ktoś wbił na konto Zena i zapieprzył wszystkie tutaj itemy, które istniały, zawsze spawnery, które były i bacony. I z tego co wiem, to nie zapieprzył ich dla siebie, tylko zrobił to z premedytacją i wypierdzielił je gdzieś w kosmos. Tak to działa. Chyba, że wiecie kto to zapieprzył. Znaczy, ja mam przypuszczenie kto to zrobił i raczej nie chcę się z wami też dzielić za bardzo tym. Ale tak, zarabiarka cały czas będzie działać. Możecie sobie wbić, zarabiać. Ja tyle wam pokazuję, że to jest, co się stało i tak dalej, czemu nie będzie odcinków. Mam pomysł na jeszcze jeden odcinek na razie, może będzie w przyszłości, w przyszłości będą jeszcze jakieś na tej edycji odcinki, bo oczywiście zamierzam wrócić na serwer na nowej edycji. Tak, jak nowa edycja będzie, to wbiję, pogram i tak dalej. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Mam zamiar zrobić jeszcze jeden odcinek, jak już mówiłem. Wylećmy stąd jeszcze, może wam pokażę, coś się stało na zewnątrz. Tutaj chyba nic. I tak ktoś był idiotą, bo on nie zabrał na przykład piecyków, które tutaj były, nie wyrzucił nigdzie. I tak dalej, więc spoko. Tak, ktoś ewidentnie chciał, żebyśmy zeszli z topki w jakikolwiek sposób. Dobra, tak sytuacja wygląda. Wszystko zostaje tak jak zostało, zarabiarka tam cały czas jest. Mi się pieniążki powoli zbierają, za jakiś czas obstawiam, że wbiję i podzieli się z wami tą gotówką. Gotówką, z kekpointsami. Tutaj wszystko zostało jak zostało. I kaktusiara też została jak została, nikt tego nie zmienił. Ale bez spawnerów już nie chce mi się i bez baconów grać, zresztą jednego bym sobie mógł kupić. I ludzie nie są poinformowani, że spokojnie został okradziony w jakikolwiek sposób. No, szkoda, wielka szkoda, miesiąc roboty poszedł w diabły, ale cieszy mnie jedna rzecz, że ekipa Prestige, że tak powiem wyspa Prestige, na której był Panda, Kys i Eragon, dostała cała bany, że już nie są w topce. To mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Proszę bardzo, nie ma ich nigdzie tutaj. My jesteśmy aktualnie jeszcze w top 1. Jeszcze mam nadzieję, że do końca edycji się w topce utrzymamy. W jakiejkolwiek, nie musi być top 1. Wystarczy, że będzie top 10 gdzieś tam. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? No wszyscy, no już gra na serwerze aktualnie nie ma dla mnie sensu za bardzo. Ale co tutaj zostanie, jak zostało. Spawnerów nie ma, nic nie ma, nie wiadomo kto to zrobił. No, ktoś był dość mocno sprytny, nad Kryn robił dochodzenie i nie za bardzo znalazł co, jak, ani gdzie. No, tutaj cały czas możecie sobie przychodzić i kupywać. No, a hajs niech się zbiera. Jeszcze wbiję kiedyś komuś rozdać te pieniążki. Dobra, to tyle. Dzięki za obejrzenie, łapkę w górę na pocieszenie oczywiście, komentarz, subskrypcja, hejo!